Okej, siema wszystkim. Dzisiaj na sobotę będzie taki filmik na temat takiej przetwornicy Step Down, którą kupiłem sobie w sklepie elektronicznym we Wrocławiu na Robotniczej. I powiem wam, że za to samo, co teraz tu widzicie na AliExpressie, zapłaciłem w sklepie 25 zł. Także od razu teraz taka moja mała podpowiedź: jeżeli wam się nie spieszy za bardzo, to warto zamówić z AliExpressu. No, minimum zamawiał z 3 sztuki takiego czegoś za 10 zł, 30 zł. Także tu macie 3 sztuki w cenie tego, co ja kupiłem w sklepie w Polsce. Myślę, że się opłaca. I tutaj jest właśnie opis tej przetworniczki na AliExpressie. Pokażę wam tak szybko mniej więcej, jak to wygląda. I potem przełączymy się na kamerkę z telefonu i zobaczycie, jak to wygląda w realu. I to jest przetworniczka, która ma napięcie wejściowe od 3 V do 40 V, natomiast wyjściowe ma od 1,5 V do 35 V, regulowane, super sprawa. Prąd wyjściowy max 3 A. Szkoda, że nie więcej. Szkoda, że no chociaż tych 5 nie ma, ale myślę, że 3 A te spokojnie wystarczy do zasilania jakichś tam, na przykład chociażby telefonów, nie? Tu jest specyfikacja, zdjęcia, jak to wygląda. Pokrętło, którym regulujemy sobie te napięcie wyjściowe. Podlinkuję wam jeszcze filmik do takiego gościa, który tą przetworniczkę rozpracowywał na części pierwsze. Pokazywał, jakie są słabe elementy tej przetworniczki. Oczywiście po angielsku. A to jest cały ten układ LM2596S, który zarządza tą przetworniczką. A tu jest wersja nawet bez jednego guziczka. Ja mam wersję z dwoma guziczkami. Ale zobaczmy sobie inne zdjęcie, bo tu coś mi się wydaje, że było zdjęcie z dwoma guziczkami. Tak, jest. Widzicie? Są dwa. I właśnie mam dokładnie tą wersję. Zobaczycie zresztą, o co chodzi z tymi przyciskami. Voltage Regulation. I tutaj, że w którą stronę kręcicie, to macie albo że podwyższacie, albo że obniżacie to napięcie. Także tak to wygląda. Oczywiście DC-DC. OK. I tu szereg różnych innych jeszcze przedmiotów, które są na AliExpressie. Jezu, jest tego multum. Naprawdę jest tego tak dużo. Patrzcie, macie nawet 5-amperową. Fajna sprawa, bardzo fajna sprawa. O, jeszcze z regulacją amperów, no to już w ogóle jest super. Tylko że bez wyświetlacza, nie? Jakby była z wyświetlaczem, to już by było coś pięknego. Widzicie? Macie tutaj na ampery i na napięcie, i na prąd, wejście, wolty. Muszę to zobaczyć sobie. No takie coś już by mi się przydało. Fajne, fajne. O kurczę. No to już jest genialne. Tu macie właśnie ampery i prąd. Super. Output od 1,25 zarąbiście do 32 V, wejście od 8 V do 36. Spoko, luzik. Patrzcie, jak to wygląda. Coś takiego. To już jest naprawdę zarąbista sprawa. Dobra, nie będę przedłużał tego. Sobie podlinkuję. Podlinkuję wam zresztą pod filmem link do tego, także zobaczycie sobie. Teraz przełączę się na kamerkę i powiem wam tak. To wygląda tak. Tu macie wyświetlacz, na którym będzie pokazywana ta cała wartość wyjściowa i wejściowa. I teraz pokażę wam, do czego ja to podłączę.
Podłączę to do zasilacza od laptopa. To jest akurat od HP-ka. I on tu ma wyjście output 18,5 V. Jest trochę zasłonięte taśmą, ale będzie chyba widać. Output 18,5 V. I zobaczymy sobie, jak to działa. Dobra, ja podłączam teraz zasilacz do prądu. Powinna mi się ta przetworniczka tutaj włączyć. Umieścimy sobie ją. W ogóle teraz mam taki fajny motyw, że mogę sobie w Irunie w aplikacji robić powiększenie. Na razie zostawimy tak, jak jest. Dobra, podłączam ją do zasilania. Załączyła się. I teraz pokażę Wam, jak to działa po prostu. Jak widzicie, teraz mam tutaj 3,3 V. Co robi ten przycisk po lewej stronie? Ten przycisk włącza i wyłącza całą tą przetwornicę. Po prawej stronie macie przycisk, który pokazuje nam, przełącza pomiędzy wejściem, czyli jakie mamy teraz tu wejście, 19,3 V, i drugi raz jak naciśniemy, mamy wyjście, jakie jest tutaj na tym, 3,3 V. I te wyjście regulujemy sobie tutaj tym potencjometrem. Ja Wam pokażę, jak to działa. Zobaczymy sobie, dokąd na maksa mogę zejść w dół. Tylko niech mi złapie ostrość. Dobra. Lecimy. Kręcimy w kierunku przeciwnym, niech się obracają wskazówki w zegarze. Schodzimy, schodzimy. Mamy 2, 4. Może jakoś pod kątem bym to pokazywał. O, tak będzie chyba widoczne. Lepiej to widać. 2, 3. 2, 1, 1, 8. Super sprawa, bo powiem Wam, że już minimalne, jakie mogę ustawić, jest 1,2 V. Zarąbiście, bo mogę nawet zasilić sobie jakieś tam urządzenie, które jest zasilane jednym paluszkiem 1,5 V. I teraz próbujmy sobie to ustawić na 1,5 V. Czyli kręcę w kierunku, tak jak się teraz obracają wskazówki w zegarze. 1, 3. Teraz będziemy pomalutku regulować. 1, 4. Powiedzmy, że teraz mam na 11 godzinie 1,4 V. Zobaczmy, na ile się ustawi 1,5. No tak waha się. No powiedzmy, że 1,5 to będzie prawie że 12 godzina. 1,5 V. Pamiętacie, wejściowe jest 19,3. Wyjściowa teraz 1,5. I zobaczmy, jaka jest różnica pomiędzy wejściowym a wyjściowym. Czyli ja teraz będę go podkręcał do tej wartości, gdzie już mi nie będzie pokazywało wzrostu na wyjściu. Zobaczymy sobie, jaki jest margines pomiędzy tymi 19,3 a tym wyjściem. Już mamy 10, 10,7, 11. No, trochę trzeba się nakręcić, powiem Wam. Szkoda, że nie ma jakiegoś takiego, jakiejś takiej nakładki na ten tutaj potencjometr. 15, już zbliżamy się do wartości, którą nam daje ten zasilacz. 17, czyli mamy już 1,3 V mniej. 17,5, 17,8. No, jestem w szoku. A nie, dobrze, bo to jest 19.
Tu mamy 19,3. Ja myślałem po prostu, że to weszło na tą wartość, którą idzie z zasilacza. I zobaczmy sobie, ja teraz kręcę i już nic się nie dzieje. Czyli 18,3, czyli mamy 0,6, 0,9 V różnicy pomiędzy tym napięciem wejściowym a wyjściowym. I teraz sobie sprawdźmy tak, ile pokaże nam faktycznie miernik. Do tego celu sobie użyję miernika, tylko chciałbym, żeby to mi się tu trzymało. Dobra, o, w ten sposób będzie fajnie. Sprawdzimy sobie, ile pokaże nam miernik, jaka jest naprawdę tutaj wartość na wyjściu. Ustawię sobie 60 V. Zrobimy to w ten sposób. 60 V DC. I najpierw sprawdźmy sobie. Mamy na wejściu 19,3 V, a ile pokaże nam miernik? 19,5. Czyli powiem wam takie coś. No, ta przetworniczka ma właśnie te minusy, że nie jest tak super dokładna, i to tłumaczył na takim filmiku gościu, który rozłożył ją na części pierwsze. Ja wam podlinkuję zresztą link do tego filmu. Jeszcze raz sobie sprawdźmy. Zobaczmy tak prawidłowo biegunami. 19,51, czyli 19,51 pokazuje mi zasilacz, a jak widzieliście wcześniej, ten zasilacz ma 18,5, czyli ten zasilacz 1 V jakby ma więcej na wyjściu. Być może on już jest troszeczkę zużyty i dlatego. I teraz sprawdźmy sobie, jakie będzie tutaj napięcie na wyjściu. W tym celu 18,4 mamy na wyświetlaczu. A ile pokaże nam miernik? 18,62, czyli tak mniej więcej 0,2 V więcej pokazuje miernik. Czyli taką poprawkę powinniśmy sobie brać na to. I teraz, jak ja bym się postarał kręcić tutaj tym potencjometrem, tylko nie wiem, czy mi się to uda tak wam pokazać. Musiałbym jakoś w ten sposób to złapać. Dobra, 18,63 i patrzcie, ja teraz będę kręcił w drugą stronę, żeby obniżyć. Tylko to jest troszeczkę tak ciężko wszystko to tutaj złapać i wam pokazać. Wierzcie mi. Osiemnaście sześćdziesiąt dwa. Czekajcie, może ja odłączę na chwilę miernik i wezmę to w rękę i pokręcę sobie, żeby to tam zeszło trochę. Dobra, schodzi. Teraz już będę mógł wam pokazać troszeczkę lepiej. 17,4. Biorę miernik. Złapię sobie to tak, żeby miernik pokazywał tą wartość. 17,61. Widzicie? 17,61 na mierniku, a 17,4 na wyświetlaczu tej przetworniczki. Lecimy w dół. 16,9. No, ustawmy sobie 17 na przetwornicy. Ok, 17, 17,2 na mierniku. Czyli te 0,2 V musimy sobie brać taki margines tej poprawki, żeby coś tam zasilić. Czyli żebym ja miał 17 na wyjściu, muszę ustawić 16,80. Zjadę trochę niżej. Ok, 16,90 jeszcze minimalnie. Jeszcze troszkę. No dobra, no tak skacze, widzicie.
Nie da się tak super tego. No dobra, 17.08. To jest coś takiego. I teraz chciałbym wam coś pokazać, jeszcze taką ciekawostkę. Ja sobie ustawię. Załóżmy, to jest 12 godzina. OK. 17.08. Ile jeden pełny obrót tego potencjometru będzie, jaka będzie różnica? Czyli mamy 17.08, godzina 12 i polecę na 12 godzin do przodu. Tak, żeby zobaczyć. 6 godzin. Wiecie, o co chodzi, nie? 6 godzin. I to powiedzmy, że jest 12 godzin, 18:41, czyli 1,30 V to jest jeden obrót potencjometru. Bo miałem 17, nie, tam 10, teraz jest 18:41, czyli teraz jakbym znowu poleciał o 12 godzin w dół. Ale zobaczmy najpierw, ile to będzie 6 godzin. 6 godzin to jest mniej więcej tyle. 18:14. I teraz lecimy jeszcze raz. Obrót o 6 godzin. Z 6 na 12. I to będzie no coś takiego. 17:20. Teraz nie. Pokazuję, jak wróciłem na tą. Co miałem wcześniej. Dobra, jeszcze raz polecę obrót o 12 godzin. Tu będzie 6, 17, 20. 17, 20, czyli to będzie 16, 60, 40, 60. 0,6 mniej więcej. Volta. I obracam o całe 12 godzin. Tak to wam najprościej wytłumaczę. Jest 15,80. Czyli mamy 2, 1 V, 1,20. No teraz 1,40 V wyszło mniej więcej, nie, bo to 17,20, a jest 15,80. To 1,4. No załóżmy, że ten przedział taki jest tych 12, to jest 1,3 V. No i tak to wygląda. Ale jeszcze, żeby na koniec wam pokazać, jaka wartość na wyjściu, jak zejdziemy całkowicie na ten 1,2 V, zobaczmy, ile mierni pokaże. Faktycznie, ile to jest, nie? Ktoś czuje, że będzie mógł pokazywać 1,4 V, a tam w opisach było na AliExpressie coś takiego, że właśnie pisali, że nie od 1,2 we wszystkich opisach, tylko od 1,4. Czyli tak jakby oni pokazywali tą wartość, jak się przyłoży miernik, a nie to, co pokazuje tutaj ta przetwornica. I zaraz się dowiemy faktycznie, jaka jest wartość na wyjściu. Dobra, 1,2 V. 1,2 V. I teraz sprawdźmy sobie, co pokaże nam miernik. Ja ustawię nawet na 6 V, czyli żeby ten zakres był jeszcze bardziej dokładny. Minus do minusa. No i mamy 1,264. No to czyli nawet ładnie, zaskoczyłem się. 1,264, a teraz pokręćmy sobie w kierunku, żeby podwyższyć troszkę. Jeden, trzy, ustawmy 1,5 V. A już może bym chciał coś tam zasilić. No i okej, 1,5 V. Jak widzicie, spoko, nie, naprawdę. Polecam, ja to już w ogóle miałem tą przetworniczkę sobie kupić dużo, dużo wcześniej. Oglądałem już filmiki, jak tam goście, kurde, bawią się takimi przetworniczkami, stosują je do jakichś tam urządzeń. No i to jest super, super sprawa, naprawdę.
kiedyś czegoś takiego nie było, jeszcze pamiętam lata 80., 90. Kto by pomyślał o takich rzeczach, jak są teraz na AliExpressie? Taki wybór. Możemy sobie po prostu budować różne rzeczy w zaciszu domowym. Naprawdę. Ogranicza nas tylko własna wyobraźnia, po troszku technologia, no i umiejętności, jakie możemy z tego wyciągnąć. Także ja na razie tego używam sobie tak dla zabawy, żeby pobawić się tutaj właśnie tym zasilaczem od laptopa. Mogę coś sobie zasilić. Obciążenie, jak wiecie, 3 ampery maksymalnie. Także myślę, że do telefonu bez problemu to się nada. Nawet jakiś tam router mogę tym zasilić, jakby mi się zepsuł zasilacz. No daje możliwości. Przede wszystkim ta regulacja tutaj właśnie tych voltów. To by było na tyle, ile nagrywam. 20 minut. Nie sądziłem, że to będzie 20. Myślałem, że będzie góra 10 minut. Ale mam nadzieję, że przyda Wam się taki filmik i pomoże Wam podjąć decyzję przy zakupie takiej przetwornicy. Polecam właśnie zakup z AliExpressa, bo jest o wiele taniej i powiem Wam szczerze, że rozejrzyjcie się za jeszcze z regulacją amperów. To już będzie w ogóle wypas. To tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Miłej soboty i fajnych prezentów na Mikołaja jutro. Pozdrawiam.